Słowo architekt pojawiło się w literaturze już w V wieku przed naszą erą i było identyfikowane z jednym z projektantów i kierowników budowy akweduktu w Samos. Współcześnie w Polsce zawód ten został podzielony na dwie główne specjalności – architekta budownictwa oraz inżyniera budownictwa. Niemniej jednak dla młodych uczestników sobotnich warsztatów Mały Architekt, osoby odpowiedzialne za architekturę są kojarzone z tym, co im najbliższe. Architekt tak jakby projektuje dom. Architekt projektuje dom, więc rysuje, jak to ma wyglądać. A ja chciałam tutaj przyjść, dlatego że jestem dobra w budowaniu rzeczy. Będziemy też poznawać taką modernistyczną myśl tworzenia wnętrza budynku, rozplanowania jego, który żyje razem z rodziną. To jest jakby zmienia się podczas, jak zmieniają się ilość członków rodziny, powiększa się rodzina, zmniejsza. Takie coś modernistyczni architekci myśleli o tym. I będziemy chcieli właśnie, będę o tym zapoznawał ich właśnie z taką koncepcją i potem będziemy też sobie właśnie jakby projektowali własny pokój. Dom, blok, kościół, sklep, szkoła. Tę architekturę dzieci znają najlepiej, ale po warsztatach 6 listopada w Biurze Wystaw Artystycznych młodzi architekci poszerzyli swoje horyzonty. Poznają, można powiedzieć, kanon architektury światowej. Oczywiście w okrojonym skali, bo nie chodzi tutaj o wykład, tylko o zaprezentowanie pewnych problemów. Będą też sami stawiali się takimi architektami, będą musieli się zorientować. Dzisiaj akurat te zajęcia, bo to jest cały cykl czterech takich zajęć, każde dotyczy czego innego. Dzisiaj będziemy się zajmowali krajobrazem i także przyrodą, jak ona wpływa na to, jak architekt musi się pod nią podporządkować, bo to nie jest w tą drugą stronę. Więc będziemy się zastanawiali, jak to wygląda w krajach ciepłych, gorących, a jak w krajach zimnych. Czy można taki sam budynek postawić w Afryce i na Alasce? No właśnie, to będzie też do zastanowienia. Aby budować, trzeba się dużo nauczyć, a praca architekta jest odpowiedzialna i zdaniem uczestników warsztatów trudna. Potrzeba narysować, jak cały dom ma wyglądać, jakie ma rzeczy mieć. No dokładnie, to trochę trudna jest jego praca, bo musi projektować różne budynki. Pomimo wspomnianych trudności, mali architekci nie zniechęcają się, a kreatywność to ich drugie imię. Niedawno zbudowałem miasto z klocków. Bardzo lubię budować różne budowle z klocków Lego i no mam dość ich sporo, więc mogę budować różno. Ostatnio zrobiłem samolot strażacki z 2 działkami wodnymi. Cykl spotkań w ramach warsztatów Mały Architekt został podzielony na 4 części. Jak zdradza organizator, podczas kolejnych zajęć tematem przewodnim będzie plan budowy.